Kolejny gość w naszym studiu, ksiądz profesor Stanisław Dziekoński. Szczęść Boże, dzień Szczęść dobry, Boże. Witam księdza profesora. A co by ksiądz zmienił w Polskiej Służbie Zdrowia? No, przede wszystkim, zanim chciałbym mówić o zmianach, chciałbym powiedzieć, ile dobrego dzieje się w Polskiej Służbie Zdrowia. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Na pewno służba zdrowia w Polsce nie może przejść obojętnie, jeśli chodzi o wyzwania cywilizacyjne, prawda? Ale również jeśli chodzi o patrzenie na człowieka. To, co mi osobiście jest bliskie, co staraliśmy się uwzględnić, tworząc Wydział Medyczny Kolegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, i jeśli chodzi o kierunek lekarski, ale również i o pielęgniarstwo, to wprowadzenie jak najwięcej elementów, które pozwalałyby uwzględnić antropologię człowieka, spojrzenie na człowieka jako osobę, która... Czyli nie tylko zbiór komórek z biologicznego punktu widzenia, ale coś więcej. Coś która nie tylko od strony fizis, nie tylko od strony biologicznej, ale na człowieka jako osobę, która również ma życie duchowe, prawda? Mhm. Która potrzebuje również pomocy, wzmocnienia, powiedzielibyśmy, wewnętrznego, prawda? W programie właśnie studiów staraliśmy się te elementy, nazwijmy, szeroko rozumianej humanizacji włączyć, tak by całościowo patrzeć na osobę ludzką jako kogoś, kto posiada godność, która powinna być brana pod uwagę, respektowana w kontakcie właśnie z pacjentem. Ale może właśnie to jest jedna rzecz do zmiany. Może to jest coś, czego w tym XXI wieku zapominamy, bo patrzymy na tą służbę zdrowia przez pryzmat cierpienia, pieniędzy, które cały czas tam liczymy, których brakuje, których każdy chciałby dosypać, a tego, że tu można zarobić, tu można coś sprzedać. Ten pacjent jest jakby takim obiektem, a on tak naprawdę jest człowiekiem. Tak, myślę, że trzeba odejść od pacjenta jako jedynie jednostki chorobowej, na rzecz patrzenia na pacjenta jako człowieka. Nie bez kozery rozpocząłem od kwestii wyzwań cywilizacyjnych. Proszę zauważyć, jakie to wyzwania? No, związane z cyfryzacją, prawda? Nowe technologie, technologie cyfrowe zupełnie inaczej poustawiały świat, zupełnie inaczej poustawiały spojrzenie na nawet na wolny czas, prawda, na pracę, ale również inaczej ustawiły spojrzenie na człowieka. Bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często ten człowiek pokazywany jest jako pewien element w systemie, a nie jako ktoś, kto powinien być punktem odniesienia dla każdego systemu. Zatem to, co słusznie zauważył pan redaktor, często znika nam pacjent jako człowiek, prawda? Mówimy o konieczności doskonalenia metod, z którymi idziemy do pacjenta. To wszystko jest bardzo ważne, prawda? Natomiast mamy nowe leki, mamy nowe technologie, no, spieramy się o te brakujące pieniądze, ale my patrzymy na to przede wszystkim. Mówimy dużo o pieniądzach, które też są potrzebne, natomiast zapominamy o tym, co istotne, że z bólem fizycznym, z niepełnosprawnością, z cierpieniem fizycznym bardzo silnie połączone jest cierpienie duchowe. To dotyka całego człowieka, prawda? I ten pierwszy kontakt, który ma lekarz z pacjentem, jest bardzo wymagający, mi się wydaje, nie tylko od strony zbadania jednostki chorobowej i od wykrycia tego, co boli, ale równocześnie od tej strony ludzkiego spojrzenia, prawda, czy wymiany spojrzenia z drugą osobą. A co lekarz powinien mówić w sytuacji, kiedy pacjent pyta na przykład: panie doktorze, mamy poważną chorobę, dlaczego ja? Dlaczego ja? Jest tyle osób na świecie, a jest tyle osób gorszych ode mnie, jak mi się wydaje. Ja się tak bardzo starałem w życiu, jestem na przykład osobą wierzącą,
a jednak to mnie dotknęło, jakieś to poważne cierpienie, czy jakaś nieuleczalna choroba. No i pyta tego lekarza, i co ten lekarz ma powiedzieć wtedy? No to są bardzo ważne pytania, które dzisiaj stawia sobie nie tylko pacjent, ale wielu ludzi, którzy nie czują się chorymi. Jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uruchomiliśmy bardzo duży program psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Rozszerzamy ten program o dorosłych, dostrzegając jeden bardzo ważny wskaźnik, że ciągle przybywa wśród młodych ludzi, wśród dzieci, tych, którzy potrzebują pomocy. A więc na zewnątrz wygląda, że są zdrowi, prawda? Nie są dotknięci przez cukrzycę nawet, prawda, jako chorobę cywilizacyjną, nie mówię o raku, który no, budzi przestrach. W ocenie takiej zewnętrznej wydaje się, że jest wszystko dobrze, a z życiem sobie nie radzą. I wielu z nich zadaje sobie pytanie, dlaczego dana sytuacja tak mnie przerasta, czy tak sobie z nią nie radzę. Nie mogę sobie z tą sytuacją poradzić. Ona mnie przerasta. Zdarza się, że w wielu przypadkach te sytuacje, obiektywnie oceniając, nie są aż takie przerażające. Że są to sytuacje, z którymi można było sobie dość łatwo poradzić, prawda? Mając szersze spojrzenie. Trzeba porozmawiać, trzeba poświęcić komuś czas, trzeba zrobić masę rzeczy, których nie robimy w tym XXI wieku. Tak, ale wychodzi też jeszcze jedna rzecz. To, na czym dana osoba budowała swoje życie, prawda? Czyli wychodzi bardzo mocno ten obszar aksjologii, który no, pozwala człowiekowi bardzo często znaleźć orientację w życiu, nawet jeżeli to życie jest bardzo trudne, prawda? Ja pracując we Włoszech jakiś czas pracowałem z ludźmi nieuleczalnie chorymi. To, co ich łączyło, to właśnie choroba nieuleczalna. To, co było różne, to wiek. Większość z tych osób to osoby, które już osiągnęły wiek odpowiedni, prawda, można powiedzieć, i doświadczenie w życiu, ale też byli bardzo młodzi, były również i dzieci. I pytali, dlaczego ja? Wielu pytało, dlaczego ja, i na pewno łatwiej było z takimi osobami rozmawiać, które budowały swoje życie na określonej aksjologii, prawda, czyli nie byli podszyci wiatrem, którzy w danej sytuacji umieli odnieść nawet najtrudniejsze chwile, widzieć na przykład w chorobie, w cierpieniu, ogromnym cierpieniu i w tym przygotowywaniu się do śmierci, widzieć sens, prawda? Więc pytanie bardzo ważne, dlaczego mnie to dotyka? Ale odpowiedzi. No bo skoro jestem wierzący, to dlaczego, prawda? Dlaczego Bóg mnie wybrał? Dlaczego ja mam cierpieć? Inni nie, a ja cierpię, mnie boli. Ale odpowiedzi mogą być duże. No właśnie u osób wierzących, jeżeli już dotyka pan redaktor tej kwestii, bardzo ważne jest przesłanie, które w takich trudnych sytuacjach, które te osoby odnajdują w Piśmie Świętym, prawda? No chociażby w księdze Hioba, człowieka, który był sprawiedliwym. Człowieka, któremu się dobrze powodziło we wszystkim i naraz przychodzi śmierć najbliższych, jego choroba, wszyscy się od niego odwracają, nie tylko z grona przyjaciół, ale również i żona przekonana, że musiał zgrzeszyć, musi być powód. Jeżeli prawda, znalazł się w takiej sytuacji, musi być poważny powód. Praktycznie tylko Bóg wiedział i on, że takiego powodu nie było, natomiast został wystawiony na cierpienie ze względu na próbę wiary, prawda? I do wielu ludzi ta argumentacja przemawia. Wielu ludzi potrafi nawet w bardzo trudnych chwilach dla swojego życia powiedzieć tak, moje cierpienie ma sens, ofiaruję je za innych. To mnie dotknęło jako kogoś, kto został wybrany. To stwierdzenie już właściwie padło z ust
pana redaktora, więc nie traktują tego jako elementu kary, ale jako pewien wyróżnik, oczywiście zadanie i wyzwanie, z którym trzeba... Ale to wymaga tego, o czym ksiądz profesor mówił, to wymaga tej podstawy. Jak nie mam tej podstawy, to nie wytłumaczę sobie tego w ten sposób. Ale to przy wielu innych rzeczach, sprawach niezwiązanych w ogóle z chorobą, widać bardzo wyraźnie, że ta siła argumentacji zależy od aksjologii, którą ktoś albo przyjął, albo jej nie ma. Widzę, że już nas tutaj poganiają, bo kolejne obowiązki księdza ciągną na nasz kongres. Kongres Zdrowie Polaków, ksiądz profesor Stanisław Dziekoński. Pięknie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A państwa zapraszam do naszego studia.